imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ostatnio w niedzielę w oktawie Bożego Narodzenia rozważaliśmy, jaki jest cel przyjścia Pana Jezusa na naszą ziemię. Że Pan Jezus stał się człowiekiem, że Słowo Boże stało się człowiekiem po to, abyśmy my stali się dziećmi Bożymi. Że ten wielki, nadprzyrodzony cel wcielenia zawsze musimy mieć przed oczami, że musimy dbać, żebyśmy my konkretnie mieli udział w tym celu, żebyśmy my wykorzystali to Boże Narodzenie zgodnie z Jego przeznaczeniem, z tym, co Pan Jezus dla nas zaplanował. Dzisiaj w oktawę Bożego Narodzenia Kościół Święty wciąż pozostaje w tych samych myślach. Tutaj wciąż chodzi jeszcze o cel Bożego Narodzenia, ale już jakby trochę konkretniej, może jakby trochę bardziej przyziemnie. Otóż dzisiaj Kościół mniej koncentruje się na wielkiej tajemnicy łaski uświęcającej, na tych nadprzyrodzonych rzeczywistościach, a koncentruje się bardziej na naszych obowiązkach, na tym, co wynika z tego Bożego dziecięctwa, na tym, co wynika z naszego nadprzyrodzonego powołania, na naszych obowiązkach, które wynikają z tego, że staliśmy się uczestnikami boskiej natury. I jak słyszeliśmy w dzisiejszej lekcji, skoro właśnie staliśmy się tymi uczestnikami boskiej natury, to teraz musi to być widać. To teraz musimy zadbać o to, abyśmy żyli faktycznie jak człowiek duchowy, jak człowiek przebóstwiony, zgodnie z wolą Bożą. A więc uprzednio jakby Kościół pokazuje nam tą łaskę, tą wielką tajemnicę daru Bożego, tego, że Bóg nas obdarza tak wielkimi darami, a dzisiaj niejako naszym wykorzystaniem tych darów, co my z nimi mamy zrobić i my mamy je w naszej codzienności przekuć w dobre wypełnianie naszych obowiązków, w dobre uczynki. I oczywiście o dobrych uczynkach można by mówić wiele, można by tutaj opisywać i wszystkie przykazania i uczynki miłości bliźniego i cnoty. Ja dzisiaj chciałbym krótko spojrzeć, pokazać cnoty kardynalne, a konkretnie dwie spośród tych cnot kardynalnych. Najpierw jedno słowo, czym w ogóle jest cnota, bo to również dzisiaj rzecz jest wcale nieoczywista, a więc cnota jest to stała sprawność, umiejętność do wypełniania jakiegoś dobrego uczynku, czyli zgodnego z Bożymi przykazaniami. Sprawność, umiejętność do świadomego wykonywania jakiegoś dobrego uczynku. A więc cnoty kardynalne są to te cztery cnoty, które w sposób szczególny mają zaleczyć rany naszej duszy, które powstały po grzechu pierworodnym. I tak cnota roztropności ma zaleczyć rany w naszym rozumie, cnota sprawiedliwości w naszej woli, cnota umiarkowania w naszych władzach porządliwych, które kierują się na to, co przyjemne i cnota męstwa ma zaleczyć te rany, które są w naszej władzy gniewliwej, czyli w tej władzy, która jest odpowiedzialna za odpieranie tego, co nieprzyjemne. I te cztery cnoty kardynalne to są rzeczy, które jeśli je w sobie wywalczymy, jeśli je wypracujemy w naszym życiu, bo właśnie trzeba te cnoty wypracować, o ile aby one miały faktycznie wartość zasługującą na niebo. Oczywiście muszą one być podniesione do godności nadprzyrodzonej przez łaskę. To oczywiście człowiek, aby mógł w ogóle zasługiwać w jakikolwiek sposób na niebo, potrzebuje być dzieckiem Bożym. I oczywiście ten poziom nadprzyrodzony jest koniecznie potrzebny, jednak my potrzebujemy również na poziomie naturalnym te cnoty wypracować, te cnoty wywalczyć. Te umiejętności zdobywa się poprzez praktykę. I tak dwa słowa dzisiaj o cnocie roztropności i o cnocie sprawiedliwości. Cnota roztropności ma zaleczyć ranę w naszym rozumie, ranę niewiedzy. I w jaki sposób to powinno wyglądać? Zacznijmy od tego, że rozum powinien decydować. Rozum powinien się zastanowić, powinien poznać rzeczywistość i zdecydować. Powinien poznać prawdę i zdecydować. Natomiast niestety w naszym życiu wygląda to bardzo często zupełnie nie tak.
coś nam gdzieś zaświta, poznamy jakoś pobieżnie jakąś informację, jakąś rzeczywistość i budzą się jakieś silne emocje i już podejmujemy decyzję. Jest to zupełnie błędne i absolutnie niezgodne z cnotą roztropności. Otóż cnota roztropności zakłada, że to rozum podejmuje tą decyzję, że to rozum poznaje, co jest dobre, a wola podejmuje tą decyzję, a nie, że rozum i wola zostają porwane przez jakieś emocje. Jest to straszliwe odwrócenie roli i jest to rzecz, która bardzo, bardzo powszechna, z którą każdy z nas codziennie musi się zmagać. A więc przede wszystkim, jeśli chcemy być ludźmi roztropnymi, jeśli chcemy działać naprawdę jak dzieci Boże, to potrzebujemy zadbać o to, żeby kierować się naszym rozumem, żeby kierować się roztropnością, a nie pozwalać się łatwo kierować naszym emocjom. A więc za każdym razem, gdy przychodzą jakieś tam gwałtowne emocje, to pamiętajmy, że to nie jest dobry moment na podejmowanie decyzji. Oczywiście są jakieś tam wyjątki, kiedy trzeba zareagować od razu. Natomiast w większości tych, powiedzmy, ważnych spraw, ale i w dużej części tych nieważnych spraw, to zupełnie nie wymaga jakiejś natychmiastowej decyzji, tylko właśnie po prostu my dajemy się porwać takim emocjom. A więc gdy ktoś nam coś mówi o jakimś problemie na przykład i właśnie pojawiają się takie straszliwe, czy bardzo gwałtowne emocje, no to przede wszystkim powinna nam się zapalić ta lampka ostrzegawcza. Stop, uwaga, to nie emocje powinny teraz mnie gdzieś tam porwać do jakichś słów czy działań. Roztropność nakazuje mi poznać najpierw dobrze rzeczywistość, poznać co się wydarzyło, jaki jest faktycznie problem, zastanowić się co mogę z tym zrobić konkretnie w tej sytuacji, a czego nie mogę zrobić i podjąć jakieś działanie. Czasami nie podjąć działania, bo nic się z tym zrobić nie da. W każdym razie nie, jakby opanowanie, czy nie pozwalanie się porwać tym emocjom, to jest rzecz pierwsza i fundamentalna, bez której o cnocie roztropności mowy nie może być. A więc zróbmy sobie taki rachunek sumienia, ile razy w ciągu dnia, jakby jak często się to zdarza, że w obliczu jakichś tam wydarzeń czy słów innych osób właśnie postępujemy zupełnie nieracjonalnie, dlatego że pozwalamy się ponieść naszym emocjom. I tutaj od razu podejmijmy tą pracę, zastanówmy się, co, jakby, jakie to są sytuacje, próbujmy to naprawić. Druga rzecz a propos cnoty roztropności, jak już walczymy o to, żeby kierować się rozumem, to jeszcze powinniśmy zawalczyć o to, żeby uczyć się na swoich błędach. Cnota roztropności ma w sposób szczególny, ma nam pokazać, ma nas nauczyć rozpoznać drogę do celu. Tutaj nie myślimy w przypadku cnoty roztropności przede wszystkim o celu ostatecznym, o zbawieniu naszej duszy. Tutaj myślimy przede wszystkim o tych celach, powiedzmy pośrednich, które również do tego ostatecznego celu muszą prowadzić, ale które są tutaj celami bardziej ziemskimi. Oczywiście one muszą pozostać w tej relacji, ale one są tutaj bardziej na ziemi. Cnota roztropności pozwala nam dobrze znaleźć drogę do tych celów, dobrze ją rozpoznać, dobrze ją wybrać, odpowiednią drogę wybrać, odpowiednio ją rozpoznać. I teraz, aby faktycznie ta cnota roztropności mogła działać, potrzebujemy tego, żeby uczyć się na naszych błędach. I to jest rzecz tak straszliwie praktyczna, że tak dziwne jest, że tak trudno nam przychodzi to zastosować. Otóż, jeśli wiemy, że często popełniamy jakiś grzech i wiemy, że w takich i w takich okolicznościach z tą i z tą osobą często robię to i to, tutaj jakaś obmowa, tutaj właśnie jakieś uleganie gniewowi, tutaj jakieś uleganie pokusie do nieumiarkowania w czymkolwiek. Jeśli doskonale wiemy, tak z doświadczenia, że takie i takie okoliczności nas do jakiegoś grzechu prowadzą, to właśnie cnota roztropności powinna nam pokazać środki do walki z tymi grzechami. Zwalczenie takiego grzechu to jest właśnie taki cel pośredni, który ma nas do tego celu ostatecznego zaprowadzić. Ta cnota roztropności właśnie do tego służy, żeby rozpoznawać takie cele i znaleźć do nich drogę. I tutaj jest przeważnie dosyć prosta rzecz teoretycznie, to znaczy rozpoznawanie tych okoliczności i unikanie, co mogę naprawić, co mogę zmienić, mieć się szczególnie na baczności wobec tej osoby, tego kontaktu unikać, w tym czasie inaczej sobie zorganizować zajęcia, inaczej sobie zorganizować ten plan dnia. Również właśnie cnota roztropności pomaga nam do tego, żeby naprawić nasze życie, żeby rozpoznać, co tam trzeba naprawić i jak to naprawić.
cnota roztropności, ta fundamentalna, kardynalna cnota, która usprawnia nasz rozum. I jeszcze tylko dwa słowa o cnocie sprawiedliwości. Jakże piękna to jest cnota, jak rzadko doceniana. Cnota sprawiedliwości pozwala nam każdemu oddać to, co się jemu należy. I tak w pierwszej chwili będzie nam się to kojarzyło gdzieś tam właśnie z oddawaniem długów, oddawaniem należnej zapłaty. I słusznie, ale bynajmniej nie tylko o to chodzi. Jakby zrozummy, jak wielka to jest cnota, jak wszystko obejmująca. Każdemu oddać to, co się jemu należy. A więc naszym najbliższym oddać pewien czas, oddać pewną troskę, nie tylko czas w sensie, że przecież pracuje na rodzinę i tak dalej, dla nich konkretnie. Czas, troska, uwaga. Każdemu oddać to, co się jemu należy. Każdy człowiek, każdemu się należy właśnie, szczególnie tym naszym najbliższym, trochę tej uwagi, trochę tego czasu. I również nam musimy oddać to, co się nam należy. Musimy zadbać o nasze zdrowie, o odpowiednie wykorzystanie czasu, o to, żeby to naprawdę wszystko było na naprawdę dobre, czy dla naszych najbliższych, czy dla nas, aby każdemu oddać to, co się jemu należy. Jakże świat byłby piękny, gdybyśmy tą cnotę naprawdę praktykowali. Także pięknie by było, gdybyśmy my wszystkim oddawali to, co się im należy i inni, ale również, aby oddawali nam to, co się nam należy. Jakże to byłoby naprawdę piękne i taki świat, w którym ludzie posiadaliby cnoty kardynalne, to byłby świat, który byłby bez wątpienia bliski doskonałości. I oczywiście niebo jest czymś znacznie, znacznie większym, ale również i to tam jest, to znaczy ci święci, którzy właśnie już są oczyszczeni, absolutnie doskonali. My teraz, patrząc również na tych świętych, na nasze przykłady, nasze wzory, podążajmy i walczmy. Walczmy o te cnoty, walczmy o cnotę roztropności, uczmy się kierować rozumem, uczmy się na naszych błędach, dbajmy o to, aby każdemu oddać to, co się jemu należy, na wszystkich płaszczyznach, szczególnie tym naszym najbliższym. Pamiętajmy o tym, żeby znaleźć wszystko to, co faktycznie, czego oni mają prawo od nas oczekiwać, o czym bardzo łatwo jest zapomnieć, jak właśnie ta codzienna zwykła troska, uwaga, dobre słowo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.